Maja Husarska, RKK TV. Jesteśmy gośćmi u profesora Piotra Bożyka na Akademii Sztuk Pięknych. Pracowni projektowania konceptualnego. Tak. Chcieliśmy porozmawiać o takim projekcie, to znaczy dyplomie Michała Pośpiecha. To były latające filtry, szyszki UrbanCon. Chciałam zapytać profesora, jak wyglądał proces powstawania tego projektu. To trochę było inaczej, to znaczy Michał robił dyplom związany z oczyszczaniem powietrza i z, można powiedzieć, z wiatrakiem, walkę z wiatrakami prowadził. I chodziło o nową postać urządzenia, które porusza powietrzem, które nie jest tak bardzo w swoim wyglądzie obiektem technicznym. Skutek jest taki jak każdego wiatraka, natomiast próbowaliśmy, co jest zresztą charakterystyczne dla tej pracowni, znaleźć nową postać dla produktu i dla urządzeń, które czasem spełniają funkcje znane, czasem funkcje nieznane. W tym przypadku chodziło o ruch powietrza, czyli dyplom dotyczył wentylatora domowego, nie przemysłowego. Ale ta postać, taka właśnie poetycka, która się tam pojawiła, bardzo dobrze złożyła się z tematem konkursu ogłoszonego przez wielki koncern Electroluxa, gdzie chodziło między innymi o oczyszczanie powietrza. I ten Michał kontynuował jakby ten sam pomysł, ten sam zamysł również wizualny, który zawarty był w dyplomie, w tym konkursie. Także to jest to taka płynna kontynuacja w innej skali. Tutaj domowe, a tam w powietrzu. Profesor nie uczestniczył już w tym dalszym procesie? W konkursie już nawet nie mogłem. Natomiast ta ideologia to była kontynuacja tego myślenia i tego, co razem przeżyliśmy, tworząc, zastanawiając się nad tą tematyką, którą był dyplom magisterski. Pytanie, czy to jest bardziej taki konceptualny projekt, czy miałby jakieś bardziej pragmatyczne zastosowanie? Tutaj właśnie to jest dosyć istotne pytanie związane w ogóle z konkursami w zakresie designu. W większości te konkursy, mimo że są ogłaszane przez firmy, które żyją z produkcji, nie z filozofowania, ale te wszystkie firmy ogłaszające konkursy bardzo logicznie podchodzą do tego. Mianowicie poszukują pomysłów na przyszłość i poszukują pomysłów z całego świata na nową postać produktów, czy na nową postać usług w ogóle. Także to nie jest sztuka dla sztuki, że tak powiem, te konkursy, tylko jest to bardzo z premedytacją, że tak powiem, organizowane zbieranie pomysłów na przyszłość, ponieważ pojawiają się technologie, które, to jest tworzenie pewnych bajek, które na przykład nie mogą być realizowane natychmiast, ale w pewnym momencie pojawiają się nowe technologie, nowe możliwości i te bajki są realizowalne. Czyli z jednej strony futuryzm, ale z drugiej strony bardziej realne projekty, które mogą zaistnieć i być rozwinięte w przyszłości. Tak, tak. To taki jest cel ogromnej większości konkursów designerskich. To jest nowa wizja świata przedmiotów, ale także nowa wizja usług, nowa wizja kontaktów człowieka z przedmiotem, czy człowieka z człowiekiem poprzez przedmiot. Tak, te wszystkie firmy zbierają w ten sposób pomysły również na nowe technologie przy okazji, bo przy okazji takich nowości, no, takie konkursy są obstawiane bardzo dużą ilością zgłoszeń, kilkuset, czasem paru tysięcy zgłoszeń z całego świata, czyli nawet jeżeli to jest tylko jeden promil jest jakiejś nowości, taki, który jest realizowalny lub określa nawet kierunek poszukiwań, to już jest bardzo cenne i to się po prostu zwraca z wielokrotnością. Czy profesor uważa, że ten projekt jakoś zaistnieje, czy zostanie wdrożony? No, bardzo bym się cieszył, gdyby dało się to rozwinąć i jakąś przynajmniej ideę tego przedmiotu zrealizować naprawdę. Przy produkcji przemysłowej nie jest to dzieło jednego człowieka, tylko jest to dzieło wielu specjalistów z różnych dziedzin, ogromnych nakładów, często finansowych, nakładów badawczych. W tej chwili powstał pomysł i to czegoś, co
jeżeli zaistnieje w pejzażu, nie będzie miało oddziaływania negatywnego. Mam nadzieję, że będzie miało oddziaływanie pozytywne i że będzie skuteczne, a przy tym nie zakłóci pejzażu. Będzie taką jakby kontynuacją natury, czy to pewnym dodatkiem do natury, a nie czegoś, nie czymś sprzecznym z naturą, czy zaburzającym naszą odbiór piękna naszego świata. Czy to byłoby piękne, czy fantastyczna wizja takiego miasta oddychającego. Chciałam zapytać jeszcze o sam proces powstawania. Czy to był tylko Michała pomysł? Ewaluował w czasie projektowania, gdyby jakieś osoby dołożyły jakieś swoje cegiełki. W przypadku Michała tutaj akurat bardzo sobie ten kontakt cenię, ponieważ to zaczęło się od pewnej analizy, czy rozmów, czy przyjemności związanej z poezją i z literaturą na temat wiatru. Wystarczył nam tylko jako bodziec tytuł jednej z bardzo popularnych powieści hiszpańskich pod tytułem Cień wiatru. Właśnie tego typu podejście do opisywania rzeczywistości jest szalenie przydatne w designie, bo ono tworzy świat, czy założenia do tworzenia nowego, ciekawszego świata. Także tutaj to był bardzo ważny etap koncypowania i tworzenia wizji tego czegoś, co jest znane od czasów niepamiętnych. No, widzimy piękne polichromie związane z wachlowaniem faraona przez niewolnicę papirusami. No, trochę czasu minęło, 5000 lat i mamy elektryczne urządzenia, które dmuchają i nie są już ani tak piękne, ani tak romantyczne. Skutek jest ten sam. Ruch powietrza. Ja myślę, że ten pomysł jest cenny o tyle, że pokazuje, że można podejść do takiego bardzo pragmatycznego zadania w sposób twórczy, ale w sposób taki ciepły, w sposób poetycki, że ten świat przyszłości nie musi być taki zimny i nieprzyjazny. Może być pozytywnym dodatkiem do natury, czy wpisać się ładnie, zgrabnie w naturę, a nie zakłócać natury i nasze przyzwyczajenia do odbioru piękna. W dzisiejszych czasach jest miejsce na romantyków? Jeżeli nie będzie miejsca dla romantyków, to nie wiem, czy w ogóle cokolwiek ma sens. To znaczy, myślę, że to są najważniejsze rzeczy, te, których nie da się opisać tak bardzo ściśle przy pomocy zero-jedynkowego systemu. Także dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.